Mam na imię Wiktor i mam 13 lat. Moją pasją jest koszykówka. Choruję też na zespół Tureta. Zaprosiłem tu kilka osób, ponieważ chcę, żeby świat dowiedział się o tej chorobie. Zespół Tureta to jest jakby zespół zaburzeń o podłożu takim neurorozwojowym, na który składa się zespół tików i ruchowych, i głosowych. Tik, na przykład ruchowy, jest wywołany skurczem mięśni, objawia się na przykład klaskaniem, skakaniem. Mamy tutaj tiki proste i tiki złożone. Do prostych na przykład należy, tak, mruganie czy takie proste ruchy głowy. Do tików złożonych to są całe sekwencje ruchów, które mogą sprawiać wrażenie ruchów tak jakby robionych specjalnie. Zespół Tureta, choroba neurologiczna. Nic złego, nic negatywnego, same pozytywy. Nasz mózg rozkazuje wykonywać tiki, jest to od nas niezależne. Mam to od urodzenia, no i tak sobie z tym żyję. Zespół Tureta jest zespołem tików, nad którymi nie ma się kontroli. Zespół Tureta to jest taki mój kolega, który żyje ze mną już od czasów przedszkola. Robi z nas ta choroba ludzi kreatywnych i wyjątkowych. Każe mi coś zrobić, coś dotknąć, jakoś się ruszyć, coś powiedzieć. Te tiki są i przez pozytywne emocje, i przez negatywne. Po prostu to mamy i nic z tym nie zrobimy. Trzeba z tym żyć. Pierwsze kroki to powinna być diagnoza neurologiczna, czyli u lekarza, neurologa należy tutaj rozeznać w środowisku, który lekarz specjalizuje się w zespole Tureta, w tikach i do takiego lekarza się kierujemy. Musi wystąpić pewna grupa tików przez pewien określony czas. Najczęściej to musi być jeden rok. Ludzie mylą pojedyncze tiki z Turetem, bo jest coś takiego jak zespół Tureta i zespół przewlekłych tików. To jest pewien proces poznawania tych tików, spojrzenia tej chorobie prosto w oczy i znalezienia dla niej takiego miejsca w swoim życiu, które będzie takim najlepszym miejscem. Lekarz zawsze pomoże z tej strony teoretycznej, tak? Czyli powie, jakkolwiek to wygląda, jak to się objawia, jak to zaleczać, jakimi lekami i tak dalej. Bo ten lekarz, mimo tego, że ma tą wiedzę, nie wie, jak to jest z tym żyć, więc jeśli chodzi o taką naprawdę konkretną pomoc praktyczną, to najlepiej po prostu porozmawiać z kimś, kto też ma Tureta. W związku z tym, że jest to choroba genetyczna, zarazić się nie można. Nie można się nim zarazić. To jest powszechny mit, że zespół Tureta jest zaraźliwy, ludzie się boją tego zespołu. To jest właściwie niemożliwe, ponieważ tiki można albo nabyć, albo drogą genetyczną zostaną przeniesione. Nie, zespołem Tureta nie można się zarazić. Jest to schorzenie, z którym człowiek się rodzi. To nie jest grypa, czy sepsa, czy cokolwiek, że przez drogę kropelkową, przez przełyk, stosunek, tak? Nie da się ten zarazić. Jeśli chodzi o tiki, ja to nazywam tańcem elektro. To mogą być okrzyki, to może być gwizdanie, śmianie się, chrząkanie, krumkanie. Mój tik polega na wykrzykiwaniu sylaby A. Śmiejemy się z ludźmi, że to jest wokal dubstepowy. Ruch głową, jak się bardzo stresuje, ruch ramieniem, podskakiwanie nóg. No oczywiście są jeszcze głosowe, ciągle mi się zmieniają. Na tym polega zespół Tureta, że te tiki ciągle się zmieniają i trudno określić w danej chwili, co jest. Chrząkanie, ruszanie głową, czasami piszczenie, mruganie oczami, skręty szyi. Koprolaria, czyli wypowiadanie wulgarnych słów. Zdecydowana większość ludzi myśli, że jak ktoś ma Tureta, to przeklina, wyzywa, bije i pluje. To by były strasznie zdeformowane i zniekształcone słowa, czyli nikt by tego nie zrozumiał. Nie, ja na przykład nie przeklinam i nie mam tej koprolarii. Około 10% cierpi również na koprolarię. Teoretycznie możesz poprosić osobę tikającą o to, aby przestała tikać, a nie licz na to, że ona cię posłucha, bo te tiki nie są w żaden sposób przez nią zamierzone i to ona nie robi tego dlatego, bo chce to robić, tylko dlatego, że jej mózg jej to każe. Na początku mojej choroby ciągle mówili mi: przestań, ale co, stresujesz się, czy wszystko jest okej? Okay? No i przez to miałem jeszcze coraz większe tiki. Da się na chwilę nimi zapanować, ale potem trzeba odreagować i, jak ja to mówię, odtikać się. Nie można kogoś prosić, czy upominać, czy rozkazywać, żeby nie miał tików, bo tak naprawdę
Trzeba to traktować normalnie, nie zwracać na to uwagi i te tiki wtedy się same unormują. Taki komunikat mógłby wywołać zażenowanie u tej osoby i spowodować, że te tiki byłyby silniejsze. To jest tak jak z kichnięciem. Jak próbujesz zatrzymać kichanie, okej, na chwilę zatrzymasz, a potem kichniesz ze zdwojoną siłą. Człowiek, z którym będzie to widział, tych tików będzie więcej, a jeszcze tym bardziej, jak ktoś go upomni, żeby nie miał tików, to wtedy już jest pogrom. To są ludzie jak inni po prostu, tylko mający swoje problemy. Zespół Tourette'a sam w sobie nie jest w żaden sposób niebezpieczny i osoby chore na Tourette'a mające tiki w żaden sposób nie zagrażają, czy swoim bliskim, czy znajomym, czy współpracownikom. Tak samo niebezpieczny jest ktoś w pełni normalny, jak i my. To jest na tej samej zasadzie. Do takiego osób trzeba podchodzić przede wszystkim normalnie, ale też z jakimś dystansem, bo wiadomo, że każdy Tourette objawia się inaczej i niektórzy mają naprawdę nasilone tiki. I chcą czy nie chcą, mogą stracić równowagę, mogą spaść z roweru, czy cokolwiek strącić, nie wiem, ze stołu, tak? Nie stanowi żadnego zagrożenia dla społeczeństwa, no ewentualnie ktoś się może wystraszyć albo po prostu zdziwić się, że ktoś sobie krzyczy albo się telepie, nic takiego. Osoby z zespołem Tourette nie stanowią tak bezpośrednio zagrożenia dla innych. Jeżeli ktoś jest niebezpieczny, to nie należy tego wiązać z zespołem Tourette'a. Po prostu trzeba to wiązać z innymi zaburzeniami danej osoby. Chodzi o to, żeby te osoby nas nie dyskryminowały, żeby nie od razu oceniały, tylko po prostu zastanowiła się, że to nie jest działanie celowe, czy że to nie jest wpływ alkoholu czy narkotyków, tylko po prostu ta osoba jest chora. Tej osobie jest bardzo trudno odruch bezwarunkowy, odruch niezależny od woli powstrzymać. Zawsze znajdą się w życiu tacy, którzy będą się z nas nabijać. Po pierwsze powiedzieć, że ja nie robię tego specjalnie, to są tiki, mam zespół Tourette'a, a po drugie, jeśli to nie zadziała, to zachować się asertywnie. Można powiedzieć, że nie życzę sobie, żebyś się śmiał, bo ja tak mam i muszę to robić. Ta choroba mi towarzyszy, ale ona nie przysłania mi życia. Ja uważam, że zespół Tourette'a to tak naprawdę nie jest choroba, tylko to jest jakby nie patrzeć taki dar. Gdybym ja nie miał Tourette'a, nie spełniałbym swoich marzeń. Nie byłbym teraz tu, gdzie jestem, nie robiłbym tego, co bym robił i nie pomógłbym tylu ludziom. My jesteśmy normalni. To, że mamy tiki, niektórzy mają alergię, niektórzy mają wadę wzroku, to nie skreśla nas. Myślę, że wszystko zależy od podejścia osoby chorej na zespół Tourette'a. Jeżeli ta osoba ma pozytywne podejście, wszystkie takie osoby, które współżyją z tą osobą, żyją, nie wiem, pracują, studiują, też będą miały do tej chorej osoby pozytywne podejście. Agnieszka Sobiegała, jestem pedagogiem, prowadzę Centrum Psychoedukacji i Terapii, pracuję indywidualnie z dziećmi oraz w pracy terapeutycznej z rodzinami. Dorota Jasińska, społecznie, wolontarystycznie pracuję w Polskim Stowarzyszeniu Syndrom Tourette'a. Nazywam się Maciej Soborczyk, ja jestem prezesem Stowarzyszenia Syndrom Tourette'a. Nazywam się Bartek Wojtkowski, mam 20 lat, prowadzę własny projekt Mam Tourette'a i mi z tym dobrze. Nazywam się Piotrek, mam 24 lata, studiuję logistykę, pracuję w banku. Jestem Kuba, mam 17 lat. Na co dzień pływam, chodzę do drugiej klasy liceum. Jestem normalnym chłopakiem z zespołem Tourette'a.